Chwała Bogu. 6 sierpnia tego roku opuściłem mury więzienia. Ponad 7 lat więzienia. Za dokonywanie włamań, za kradzieże, napady, wywożenie ludzi do lasu, oszustwa. 7 lat, w których poznałem prawdziwą wartość, w których mogłem poznać prawdziwą wartość i życie dla mnie. 7 lat, w których poznałem Jezusa, poznałem Biblię, zobaczyłem, co to jest życie, co Bóg ma tak naprawdę dla nas, kim jest Bóg i kim chce, żebyśmy my byli. 7 pięknych lat, niby w więzieniu, ale były piękne. Niby w więzieniu, ale mogłem być wolny, bo w Biblii jest napisane, gdzie Duch Pański, tam i wolność. Byłem w więzieniu, a czułem się wolny, to tylko Bóg mógł sprawić. Bóg Jezus, który jest odbiciem boskiej chwały i ma dla każdego z nas nowe życie. Trzeba się z Nim pojednać. Umarł za nasze grzechy, za moje, twoje. Więc przyjmij to i żyj razem z Nim świętym życiem. On, który uczynił ciebie, mnie, w łonie swojej matki, zasługuje, aby być centralną postacią w naszym życiu. Jestem dzisiaj tutaj po to, aby zaświadczyć, jaki wielki jest Bóg. 6 sierpnia tego roku wyszedłem z więzienia po ponad 7 latach. Dzisiaj 3 miesiące od wyjścia. Dostałem od Boga piękną żonę, dostałem od Boga piękne mieszkanie, byliśmy na pięknym miodowym miesiącu w Hiszpanii. I wraz z żoną jesteśmy wolontariuszami w Coffee House. Pracujemy z ludźmi uzależnionymi. Wielki jest Bóg, wszystko może zmienić, tak jak On chce, poddaj się. Ale to jeszcze nie koniec. Przesłanie moje, które jest dzisiaj tutaj, że Bóg, którego wierzę, Bóg, który jest, jedyny Bóg, jest Bogiem cudów. Przez moje poprzednie lata życia, przed nawróceniem, gdy żyłem z dala od Boga i wszystkie rzeczy, które robiłem, na pewno Bogu się nie podobały. Zawsze chciałem mieć dziecko. Bardzo kochałem dzieci i usilnie się przez długi czas, przez naprawdę szmat czasu starałem się o dziecko, żeby mieć potomstwo, żeby się nim cieszyć, żeby kochać. Ale wszystko to było bez skutków, ponieważ byłem bezpłodny. Byłem bezpłodny, ale jak się nawróciłem, wierzyłem, że tak jak jest w Biblii napisane w liście do Koryntian, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jak byłem starym człowiekiem, wtedy stare moje życie, byłem bezpłodny. A teraz w Chrystusie stare przeminęło, wszystko stało się nowe. W Chrystusie wszystko stało się nowe. I wierzyłem, chciałem żyć wiarą, że w Chrystusie jestem płodny. Nie patrzyłem na okoliczności, że kiedyś byłem bezpłodny i cały czas tym żyłem. Jak wypowiadałem słowa, to mówiłem, że w Chrystusie jestem płodny. Tym żyłem i w to wierzyłem. I Bóg, który nie jest w figurce, nie jest ulepiony z gliny, ale żywy Bóg, Jezus, powiedział w liście do Rzymian 4,17, że to, czego nie ma, to On powołuje do bytu. To, czego nie ma, to On powołuje do bytu. Te plemniki się nie ruszały, ale On chwycił je za rączki i ożywił. Bo jest żywy Bóg, żyje i jest Bogiem życia. I ożywił plemniki. Dzisiaj ponad miesiąc od ślubu, po podróży poślubnej, moja żona zaszła w ciążę. Chwała Bogu, to jest cud. Byłem bezpłodny, dzisiaj moja żona jest w ciąży. Chwała Bogu! Niech wszystko, co żyje, chwali Boga. Bo tylko On jest wielki, tylko On dokonuje cudów. Tylko On może tego, czego nie ma, powołuje do bytu. I to nie tylko w moim życiu. Bo nie tylko jest Bogiem moim, Bogiem Irka, ale jest każdego Bogiem. Dlatego jak masz problemy, jak masz wątpliwości czy coś, nie możesz patrzeć, nie oglądaj się na okoliczności. Spójrz w Biblię i zobacz, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. Bóg jest Bogiem żywy. Jezus żyje. Chwała Mu. I zasługuje na chwałę, zasługuje na to, aby Go chwalić. I chcę tą piosenką uczcić Boga. Piosenka z... Uczcić. Chcę tą piosenką uczcić Boga Wszechmogącego, który tego, czego nie ma, powołuje do bytu. Jest to piosenka ze zbioru, które ułożyłem w więzieniu,
Raczej tekst nie jest bardzo skomplikowany, ale chodzi o to, żeby uczcić Boga. Bo tylko On zasługuje na to. Jest żywym Bogiem. Jezus żyje. I chwała Mu za to. Amen. Błogosławię Cię, święte imię Twe. Błogosławię Cię, Jezu. Błogosławię Cię, święte imię Twe. Błogosławię Cię, błogosławię Cię.
Spójrz na Boga jako na tego, który czyni cuda, jako na tego.